Piotr 55, a to jest Battlefield 3. W poprzednim odcinku jeździliśmy czołgiem. No i nawet nam nieźle szło. Dopóki nie wzięli nas w zasadzkę. No, nabrało się nam trochę skilla do tego. Nie mamy tylko tą broń niestety. Dobra. Dobra, poczekamy. Rzucimy granat, którego nie mamy. On tak, giera zero. Dobra. Ładuj. Zajebiście by było, gdyby był ślisk, ale niestety podczas biegania nie można potem od razu kliknąć, żeby kucnął. Trzeba poczekać, aż się zatrzyma. A szkoda, bo taki jest w Kostrakon. Okej. Spoko. Do usług. No, wypłata. Dobry pomysł. Kurde. Dobra, wbijaj. No. Patrzcie, świnie, krupa rakietu. Na kurwa, mam noża. No rozpierdziel raz. Jego razem z tą brykadą. O kurde. Co on świruje? Kevin? Online, offline. No. Łamiemy szlabany. Zanim do nich dojadę, no to rozwalę im barykady. Strzelaj. No. Wszystko tam porozwalaj. Ładuj. No. Ale poleciał do góry, kurde. Dobra, są daleko. Dobra, tutaj porozwalam trochę. Zobaczę, czy ktoś tam się kąpi. No najwidoczniej nikt. Dobra. Jeszcze tam ktoś jest. O, tutaj, no, dobry sen. Jak cholera, o, to, no. Nie no. Dobrze przemyślane.
Okej, ktoś tu jest? No jest, jest. Zawsze ktoś będzie. Się kampił we wszystkich domach. No. Czas na coś wybuchowego. Dobra, olejmy to. Samochód pułapka, aha, taka pułapka. O kurde, ale pierdzielną. No, jak się cieszę, że ja teraz tym nie prowadzę. Stąd jest lepszy widok. Okej, dobra, zapamiętam samochody pułapka. Ale fajnie wymyślili te samochody. Rozwalcie samochód. No. No najlepiej rozwali samochód, to wszyscy zginą. O kurde. Dobra, postrzelam dla pewności. Ty, zajebiście. I dla moim zdaniem to jest duży plus dla Battlefielda, ponieważ wszystko można rozwalić. Już w dwójce można było to zrobić i to już było niezłe. A teraz to tym bardziej, kurde. No. Gdzieś tu był samochód. Rozwalony? No, rozwalony. Okej, okay, z żadnych samochodów pułapek. O, szkoda, wyżej nie mogę. A chciałem strzelić do tamtej przeciwwagi. Dobra, jeszcze ktoś tam. Okej. Okay. Spoko. Dobra, wezmę, wystrzelę to, co miał. Żeby naładował. No. Wtedy będę mieć cały magazynek, będzie lepiej. Ciekawe, co się dzieje. No, ale teraz będę mieć chwilę spokoju. O, dobra. No to koniec. No. Dobra rada. Kurde, po to ponazywać te odcinki. Może jak misje? Tytuły jak misji? Byliście uwięzieni w banku. Tak. Kończył nam się czas. Tak jak teraz. Zjawili się w mieście. Gdzie dokładnie to było? Przed budynkiem był plac. Mieliśmy bombę. Czekaliśmy w banku na Millera i Kowadło 3. Skontaktowałem się z nimi. Chciałem wiedzieć, kiedy dotrą na miejsce. Powiedzieli, że za 3 minuty. Że będą... Za 3 minuty. A byli za 3,5. No, czołg ciąg dalszy. Dobra, nie będę strzelać. A chciałem. No i to będzie ostatni odcinek, który nagrywałem, bo kurde 7 odcinków pod rząd. Każdy po pół godziny. Pierwszy raz tak mam. I to dodatek z tej samej gry. Więc można się trochę popieprzyć. I można nie mieć o tym gadać przez te 4,5 godziny. A ja starałem się to tak rozciągnąć, tą rozmowę. Na te parę odcinków. Dlatego trochę nie gadałem, ale staram się jak najwięcej też na bieżąco. No, nie no. Wolałem na działku. Gdzie w sumie snajper, to lepiej się skampić. Spoko, spoko. Dostaliśmy!
Nie widzę kolesia. Ale rozpierdzielę tych. No, jebut. Ty, nieźle, nieźle. Jedź dalej. Nie zatrzymuj się. No, rozpieprzyć. Okej. O kurde, co się tam dzieje? Już zaiwaniam. Nie, jeszcze drugi. O kurde. Nie, cofaj, cofaj, cofaj. Czekajcie. Nie śpieszcie się tak. Jak nie będzie alarmu. Tu jest skubany. No. I pewnie już go nie... A, ty jeszcze. Dobra, nie ma warn. Nie ma uszkodzeń. To możemy jechać dalej. No, po schodach. Na skróty. O kurde. Spierdzielać. No. Wreszcie to. Jak ja się cieszę. Dobra, widzę ich. Zbierają się. O kurde, atomówka będzie. No to nie będzie nieciekawo. Czekaj, zmienię trochę to. No nie, no nie gadajcie. Może nie mogę. Kurde. Chciałem trochę głośniej tych kolesi, co gadają. Żeby było ich słyszeć. Żebyście ich słyszeli podczas mojego strzelania. A to tylko ogółem. Chociaż myślałem, że chociaż już grzebę będę mógł. A się tutaj zebrali. Z siedmiu. Uważajcie. Okej. Dobra, po prawej czysto. Po lewej na razie się dzieje trochę. No, co chwilę przychodzą, dobra. A jak tam nasz koleś? Dobra, już jest samolot w helikopterze. No to dobrze. A ja się próbuję tam do nich dostać. Nie, na mojej zmianie. O kurde, no tak, zajebiście. Nagrywam już 7 odcinek i nie zobaczę mniej więcej jak mnie słychać. W ogóle nie na pierwszym. Ale sądzę, że dobrze ustawiłem. Kurde. O cholera. Już za późno.
O, nieźle, a anegdywają. Miller, zgadza się? Amerykanie i ich pamiątki. Własność twojego syna jest nazwisko. Johnny Miller. Mam nadzieję, że za bardzo za nim nie tęskni. Dzieci przywiązują się do takich rzeczy. Kiedy je zgubią, potrafią płakać całymi dniami. Wiesz czemu? Bo te drobnostki przypominają im o miłości. Ale strata jest częścią dorastania. Prawda? Częścią dorastania jest akceptacja nieuchronności śmierci. Rozumie pan, panie Miller? Filozof się znalazł. Tak mawiał mój ojciec. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie? Amadei, Adziom. O kurde. Wstyd. Przybywacie do naszego kraju, by nas mordować. I nazywacie nas terrorystami, gdy próbujemy ratować nasz kraj i ludność. To cena, którą zapłacicie. Oj, ja pierdzę. Nie ciekawie. Będę w telewizji. No, w sumie nocna zmiana. Dla mnie to mocna zmiana. A on żyje? Ładny obrazek, co? Paskudny, no i w żaden sposób nie wiąże Salomona z bombą. Masz coś jeszcze, sierżancie? Co jeszcze chcesz? Czego kurwa chcecie? Widzieliście, jak zabija Millera? Proszę spojrzeć w lustro, sierżancie. W całej tej historii pełno śladów paluchów waszych i tego... A ty co, kurwa, prokurator? Po czyjej jesteś stronie? Słuchaj, byłeś w pomieszczeniu, gdzie powstało to nagranie. Byłeś w banku, gdzie znaleziono bomby. Zgadza się? Tak, zgadza się. Znaleźliśmy miejsce na 3 bomby. Podarte mapy. Na monitorze widać było Salomona z Al-Bashirem. Budynek został zburzony. Dowody zniknęły. Nie masz nic? Tak. No to nie potrzebnie się zostawiał te dowody o tych bombach. Dobra, dzięki. Wygląda na to, że w Nowym Jorku zjawił się sam Salomon. No i co? Więc twoja historyjka trzyma się... Al-Bashir jednoznacznie wskazywał Salomona jako swoją prawą rękę. Tak? Kiedy? Kiedy ruszyliśmy jego tropem. Campo i ja. No to nieźle, nieźle. Jeszcze pewnie ta historyjka o Campo i nim. No i później będzie. Normalnie, później będzie przyszłość. Jeden syn na pozycji odbiór. No, to będzie teraźniejszość bardziej. No, w dwójkę, to tak jak z Call of Duty z kapitanem Price'em. No i snajperka, kurde. Dajcie mi środowisko. Wysyłaj, gdy będziesz gotowy. Dobra, teraz bardziej do ostatniego zapisu. Do zapisu jakiegoś. No jak to zajebiście wygląda. Dobra, ale w co wycelować, bo nie słucham, kurde, nie słucham jak zwykle. A se strzelę. Okej. Nie wiem po co mi to było, ale warto było. A ten nawet nie drgnął. Na pozycji odbiór. Przyjąłem ruszankę.
wreszcie doprowadzi do rzeczy, bo coś tu nie gra. Dobra, zgaś światła. Dajcie mi środowisko. Wysyłaj, ty będziesz gotowy. Spoko, spoko. Tylko jakby to zrobić. Nie słyszałem. Kurde. Ja pierdzielę. Nie zestrzał jak cholera. Dobra, ładuj. Po cholerę ten... To podczerwień. Ten oktowizor. Duch. Kurwiący jest trochę. No tak, tylko daj dalej, a zmarnuję co łamo. Dobra, już. 1-4, lądowisko zabezpieczone. Mamy je pod obserwacją. O, to takie wkurzące. Tak chamsko oświetlone. Walił po oczach. A ten jeszcze doktowizor. Ja wiem, że się przyda, ale no... Powinien mieć jeszcze celownik jakiś, a nie tylko z tym. Dobra, to gram do następnego zapisu. Znaczy nie, na podczerwień. No, czyli dobrze, za pierwszym razem mówiłem. No, o, sorry. Dobra, 5. No, w sumie coś tak myślałem, że lepiej się przemieścić. 1-4, jesteśmy na pozycji, odbiór. Przyjąłem, ruszamy. Co widzisz, Blaber? Kurwa, biela! Na balkonie jest jeden facet, załatwo. Punkty odniesienia są pozycje duże. Idź w prawo, kilka więcej na ulicy. Na balkonie jest jeden facet, załatwo. Na balkonie, a dobra, widzę go. Okej. No jak nie ma światła, no to dobry. Nauczyłem się trochę grać snajperem, ale nie strzelać do świateł. Zwłaszcza takich, co walą po oczach. No może nie walą, ale... Ciężko było trafić. Myślałem, że tak bardziej w środek trzeba, to w górę. Chociaż w sumie głupota w środek. Co, będzie szybciej? Puścisz się.
Okej. No jak mówiłem, gramy do zapisu. Czy będzie krócej, czy dłużej. I tak, tak mam, późno. Za 5 w pół do drugiej. Czekaj, zauważyłem coś. Cholera, ulicy pilnuje jakiś facet. Spoko. Punkt odniesienia jest neon po lewej. Drugie piętro. Koleś stoi na otwartej przestrzeni. Wskazuj. Jeszcze też się przygląda mniej więcej, jak to fajnie wygląda, te podczerwień. A, jakbym z chęcią ich zastrzelił. To... będę trochę spieszeni. Dobra, wbijaj szybciej trochę. To jest wojsko, a nie spacerek. Czyżby kolejne miejsce snajperskie? Okej, nie zauważyłem, czy był zapis. Dobra, nieważne. Będzie coś ciekawego, to no, nie przerwę tego. Tam są. Ulica na wprost, 50 metrów na prawo od furgonetki. Załapisz tylko. No i dwóch naraz. Okej, okay, zapisywanie. Słuchaj, gdy będą przechodzić. No to nara. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.